21 marca, 3 kwietnia to dwie nieprzypadkowe daty, ponieważ między nimi jest ten czas 2 tygodni, któremu dzisiaj się przyjrzymy. Ponownie 2 tygodnie, nie dlatego, że w zeszłym tygodniu mi się nie chciało, chociaż tak, trochę mi się nie chciało, a tych premier nie było na tyle, żebym o nich mówił, ale uzbierało się ich przez kolejny tydzień, czyli ten poprzedni, na tyle, że jest o czym mówić, jest tego dużo. O tylu dobrych premierach singlowych warto mówić. Warto rozmawiać. A teraz nie będę rozmawiać, teraz będę prowadzić monolog sam ze sobą, w waszą stronę, o najciekawszych premierach singlowych. Playlista z tymi utworami, o których za chwilę powiem, tymi dobrymi utworami, bo trafił się tutaj jeden taki... Playlista z tymi utworami jest w opisie i znajdziecie tam również playlistę z metalowymi utworami, które w tytule mają Shark, czyli rekin. Z rekinem w tytule. Bo czemu nie? Wiem, nowego przeglądu może i nie było od 14 dni, ale nowego Bauhaus nie było od 14 lat. Na dodatek ich nowy utwór stworzony po latach to utwór stworzony techniką Exquisite Corpse. Czym Exquisite Corpse jest? To taka technika, którą używa się nie tylko w muzyce, ale w sztuce ogólnie, do tworzenia pewnego całego dzieła przez kilku twórców na podstawie kilku wycinków. I tak, te wycinki przez Bauhaus były tworzone oddzielnie, reszta grupy nie wiedziała, jak one brzmią, mieli tylko jakiś tam podstawowy beat i pozostali członkowie grupy, 4 członkowie grupy, tworzyli swoje ścieżki, nie wiedząc, co reszta stworzyła i powstał taki od ciekawy utwór. Jak na taki eksperyment brzmi to całkiem spójnie. Death rock? Black metal o punkowym dopale? Opowieści o wampirach? W skrócie zapowiedź drugiego albumu Devil Master. Death rock? Black metal o punkowym dopale? Opowieści o wampirach? 4 pancerni gwiezdna trwoga? W skrócie, to zapowiedź drugiego albumu Truchła Strzygi. Progresywny deathcore to nie moja bajka od jakiegoś... od nigdy. Ale jeśli to wasza bajka, to czemu by nie posłuchać takiego utworu, jak ten nowy utwór od Heresy Denied. Vatejne zwalnia i piłuje. I wykorzystuje czyste wokale? To chyba pierwszy raz od dawna, kiedy w kontekście utworu Vatejn nie powiem ot, typowy Vatejn. To nie jest typowy Vatejn. Stan polskiego Southernu przez ostatnie miesiące? Ot, w takiej sztucznie podtrzymywanej śpiączce. Na szczęście Death Denied powraca, żeby ten gatunek przywrócić do żywych. I przywrócić żwawym groove'em, o ile coś takiego jak żwawy groove istnieje. Jeśli nie, to panowie, warto to patentować. Pędziliśmy dzisiaj przed siebie, może pora w końcu trochę zwolnić. I czemu by nie czule spojrzeć na nowy singiel od zespołu Byty. A warto, bo to całkiem miła mikstura takich zbasowanych bitów i czułego wokalu. Lekko zdystansowanego, ale nie za bardzo. Ale czułego. W świecie, gdy wszystko jest post, post-rock, post-metal, post-black metal, post-ironia, post na Facebooku, post na Instagramie, ensemble, melty, proponuje człowieka post-atrakcyjnego. Propozycja nie do odrzucenia, bo podana w takim letnim, post-grunge'owym sosiwie. Tymczasem post-punkowy TV Priest powraca z drugim singlem po pierwszym albumie. I ten drugi singiel po pierwszym albumie podtrzymuje to, co zapowiadał pierwszy singiel po tym pierwszym albumie, czyli jest bardziej eksperymentalnie, mniej post, a bardziej eksperymentalnie właśnie.
Street Sects, czyli sample-based noise, hardcore, industrial, duet, którego epka Black and the Other Eye była jedną z moich ulubionych epek ostatnich lat i polecam Wam ją gorąco. Duet ten wydał nowy utwór i go też Wam polecam gorąco. Nie będę mówić dłużej, bo już się plączę w tych wszystkich warstwach postironii. Tak jak przez kilka ostatnich tygodni, przedostatni utwór na dzisiaj to utwór mój najmniej ulubiony, utwór zły. Ten może nie jest zły, ale jest do bólu niepotrzebny. A zaraz powiem o moim ulubionym utworze, ale teraz o tym niepotrzebnym, bo nikt o niego nie prosił, nikt go nie potrzebował. A mianowicie chodzi o to, że Lamb of God nagrało nową wersję Wake Up Dead od Megadeth. Nie zgadniecie, kto wziął udział w tym nagraniu. Jak mówiłem, sam utwór równie potrzebny co kilka ostatnich albumów obu tych zespołów, czyli Lamb of God i Megadeth. Recenzja ostatniego Lamb of God gdzieś tutaj. No i na koniec, w ramach mojego ulubionego utworu z ostatnich dwóch tygodni, krótki artykuł dotyczący pętli czasowych. Krótki, bo 3-minutowy, nieco ponad, mawkorowy, wściekły artykuł, utwór, singiel ten. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Zestaw solidny, tak jak solidna jest ta lista patronów po mojej lewej, po Waszej prawej. Patrzę tylko na te piękne nazwiska. My tymczasem widzimy się już niedługo, niedługo w nowych materiałach, niedługo w Co to był za miesiąc, niedługo w Czego słuchać i niedługo w dyskusji. Jakiej? Dowiecie się niedługo.